Ogórki bywają gorzkie smaku, a to za sprawą naturalnego pestycydu i grupy związków zwanych kukurbitacynami. Kukurbitacyna jest to naturalny pestycyd, który wytwarzają rośliny z rodziny dyniowatych w celu unieszkodliwienia różnych patogenów jak grzyby, bakterie czy insekty, które by chciały żerować właśnie na roślinie. Nazwa rodziny dyniowatych pochodzi właśnie od tego związku kurkubitacyny, ponieważ łacińska nazwa dyniowatych to kurkubita. Kurkubitacyny to grupy związków chemicznych, które właśnie chronią dyniowate przed inwazją różnego typu szkodnikami. Dla jednych gorzki smak kurkubitacyny jest odpychający, a dla drugich nawet trujący. Kurkubitacyna znajduje się przeważnie w łodygach, liściach i korzeniach, ale gdy roślina produkuje jej za dużo, to znaczna ilość przechodzi właśnie też do owocu i dlatego ogórek bywa gorzki zaraz przy łodydze. Ilość kurkubitacyny zależy przeważnie od odmiany i jej genów, które odpowiadają właśnie za syntezę tego związku. Zwiększona ilość syntezowanej kurkubitacyny nastąpi w przypadku wszelkich anomalii przy uprawie, jak niekorzystne warunki pogodowe, nieodpowiednia ilość substancji odżywczej, złego podlewania, a w szczególności braku wody w glebie, czy nawet ataku jakiegokolwiek pasożyta, zwiększa się produkcja właśnie tego gorzkiego związku. Tak się właśnie ogórek broni przed inwazją szkodników. Ogólnie kurkubitacyna według badań jest bezpieczna dla człowieka i ma dobry i ochronny wpływ na układ pokarmowy, jak wątroba czy trzustka. Związek też działa również przeciwgrzybiczo, przeciwbakteryjnie i antynowotworowo. Ma również działanie przeciwzapalne poprzez blokowanie wydzielania histaminy. To przypadki, że kurkubitacyna spożywana w nadmiarze może powodować biegunkę, nudności i inne dolegliwości układu pokarmowego. We Francji były przypadki łysienia czy zgony, w Niemczech z powodu zjedzenia potraw z gorzkiej cukinii, ale były to przypadki jednostkowe i nie wiadomo, czy była to koincydencja czasowa. Pestki z dyni, które zawierają właśnie dużo kukurbitacyny, wykorzystywane są w medycynie naturalnej w celach neutralizacji pasożytów z organizmu. Związek ten przeszkadza układ nerwowy pasożytów, podobnie jak mospila na mszyce. Zwiększona ilość syntezowanej kukurbitacyny nastąpi w przypadku wszelkich anomalii przy uprawie, jak niekorzystne warunki pogodowe, nieodpowiednia ilość substancji odżywczej, złego podlewania, a w szczególności braku wody w glebie, czy nawet ataku jakiegokolwiek pasożyta, zwiększy się właśnie wtedy produkcja tego gorzkiego związku. Aby ogórki miały dużo pożywienia i zdrowy system korzeniowy, ja uprawiam ogórki w szklarni, po prostu szczepię na dyni figolistej. Tutaj zobacz, że jest żywy pęd ogórka i żywy pęd korzenie w sumie dyni. I taki podwójny system korzeniowy zapewni mi, że nie będzie brakowało wody. Ogórki będą, jak tutaj widać, bardzo dobrze plonowały. Takie ogórki będą miały niskie warunki stresowe, także tutaj rzadko kiedy mam gorzkiego ogórka, szczególnie pod koniec sezonu. Podlewać ogórki należy bardzo często, najlepiej by była linia kroplująca, bo ogórek ma bardzo płytko korzenie i gdy podlewasz nieregularnie raz na kilka dni dużą ilość wody, po prostu wypłukujesz związki mineralne potrzebne dla ogórka. Ziemia robi na górze się jałowa, tam gdzie ogórek ma korzenie, także najlepiej by było podlewać nawet w takie upały 2 razy dziennie małą ilością wody, tak aby non stop ziemia była wilgotna. Jeśli trafią Ci się już ogórki, które są gorzkie, to przykładowo tutaj właśnie najbardziej gorzki będzie tutaj przy łodydze. Ta część bardziej zielona, także jak są ogórki bardzo mocno gorzkie, dobrze by było ściąć 1,5 cm właśnie tej tylnej piętki i obierać ogórki od strony tej, w której był kwiat, w stronę właśnie tej gorzkiej części. Wtedy nie naniesiesz tego gorzkiego związku na pozostałą część ogórka, jakim jest kukurbitacyna. Także to by było na tyle w tym filmie. Cześć!